Witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będę odpowiadać na ostatnio zadane mi pytania na temat edukacji domowej. Może komuś się coś rozjaśni, może teraz, kiedy mamy taki czas niepewny odnośnie edukacji, nie wiemy, jak to będzie wszystko dalej szło, czy będzie to odbywać się stacjonarnie, czy zdalnie. Wiele osób decyduje się teraz na edukację domową, także mam nadzieję, że mój filmik pomoże. Zaczynamy. Rozpocznę od pytania, ile trzeba mieć procent, by zdać egzaminy końcowe? U mnie nie było nic na procenty, były oceny tak jak w szkole stacjonarnej. Jeśli się dostało, nie wiem, na przykład trójkę, dwójkę, to można było poprawiać. Można było umówić się indywidualnie z nauczycielem na poprawkę, można było zdać ponownie. Także nie ma tutaj, nie było u mnie procentów i tak to wygląda. Można się umówić na poprawkę, jeśli ktoś nie jest zadowolony z ostatecznego wyniku. Kolejne pytanie, gdzie piszesz egzaminy? Pisałam, bo teraz już idę na studia. Matura była w czerwcu teraz. Egzaminy pisałam w Koszarawie Bystrej. Jest to miejscowość, jest to wioska w sumie. 40 minut od Żywca się jedzie. Tak, taka górska wioseczka mała. Do tej szkoły byłam zapisana i tam odbywały się wszystkie egzaminy. Czy w swoim liceum mogę mieć edukację domową, czy tylko poszczególne szkoły akceptują to rozwiązanie, taką opcję? Więc tak, jeśli chcesz się przepisać na edukację domową, musisz się dowiedzieć właśnie, czy twoja szkoła akceptuje takie rozwiązanie. Nie wiem, nie mogę tutaj odpowiedzieć jednoznacznie tak albo nie. Musicie się dowiedzieć, zadzwonić, dopytać, bądź przejść do szkoły i tam wszystkiego się dowiecie. Wiem, że nie wszystkie szkoły akceptują takie rozwiązanie. Jeszcze niedawno tak było. Myślę, że teraz to jest na tyle dynamiczna sytuacja, że wszystko się zmienia i myślę, że więcej szkół będzie proponowało takie rozwiązanie, będzie miało w swojej ofercie jakby. Także musicie się dowiedzieć, czy akurat wasza szkoła to akceptuje. Kolejne pytanie. Gdzie jestem zapisana do szkoły? A to już łączy się z pytaniem, gdzie piszesz egzaminy. Byłam zapisana do szkoły w Koszarawie Bystrej. Czy z języków obcych też są egzaminy? Oczywiście, że tak. Z każdego przedmiotu są egzaminy. Mamy egzamin ustny, mamy egzamin pisemny. Jeśli chodzi o egzamin ustny, to jest to zazwyczaj... Ja się tylko z taką formą spotkałam. Jest to rozmowa z nauczycielem, oczywiście w tym języku obcym. Czy w edukacji domowej są sprawdziany, na przykład co kilka tygodni, czy jest tylko jeden egzamin? Jest tylko jeden egzamin końcowy, umawiasz się na sesję bądź indywidualnie z nauczycielem z danego przedmiotu, jak już przerobisz cały materiał i uważasz, że możesz już zdawać. Nie ma czegoś takiego jak sprawdziany, jak klasówki, jak jakieś właśnie testy, nie wiem, co tydzień, co miesiąc. Nie ma czegoś takiego, jest tylko końcowy egzamin. Od września zaczynam edukację domową. Jak właściwie zacząć? Zacznij z pewnością od... Musisz zdobyć wymagania do danej klasy, inaczej bez tego to ja w ogóle się nigdy nie ruszałam do przodu, nie szłam w ogóle w nic. Muszę mieć wymagania, odhaczyć sobie po kolei, wiedzieć, co muszę zrobić, to jest oczywiste. Musicie zdobyć wymagania. U mnie w szkole zawsze dostawałam, we wrześniu do 15 zawsze dochodziły wymagania z każdego przedmiotu do danej klasy. Wtedy sobie drukowałam i po kolei odhaczałam, co mam zrobione i leciałam do przodu. Ile czasu trwają egzaminy i czy są długie, na przykład ile stron? Ile czasu trwają egzaminy? Zazwyczaj pisemny no to godzina, zależy też z jakiego przedmiotu. Rozszerzony polski to był trochę dłużej, jak dobrze pamiętam. Jeśli chodzi o ustne, to zazwyczaj jest to rozmowa 15-minutowa. Jeśli ktoś nie umie, to trochę trzeba dłużej, nawet do pół godziny albo trochę dalej. Ale zazwyczaj 10-15 minut, jeśli o mnie chodzi, to tak to wyglądało. Nie da się określić, ile stron mają te pisemne egzaminy, arkusze. One zawsze mi się kojarzyły, bo do 5 podstawówki chodziłam normalnie, stacjonarnie do szkoły i te egzaminy kojarzyły mi się z tymi typowymi klasówkami. Co prawda inny zakres materiału trzeba było umieć, bo cały rok, a nie tylko tam parę tematów.
nie da się określić, ile to było stron, bo na przykład arkusz polskiego zawierał o wiele więcej niż na przykład z fizyki, w gimnazjum jak byłam. Na przykład z fizyki do rozwiązania były raz w jednej klasie 5-4 zadania, oczywiście kilka trudniejszych, kilka łatwiejszych. I to schodziła w sumie godzina, a tak jak na pierwszy rzut oka, to miałeś tylko 4-5 zadań do rozwiązania. A z polskiego ileś stron. Także to nie da się określić, ile stron ma egzamin pisemny. Pytanie, jak zorganizować czas, od czego zacząć, od którego przedmiotu? To powiem Wam, że jeśli chodzi o organizację czasu, to koniecznie zaopatrzcie się w kalendarzyk. W którym będziecie mogli na każdy dzień zapisywać sobie, co macie do zrobienia i sobie odhaczać. To mi zawsze bardzo pomagało i nie rozstaję się nadal z tym moim kalendarzem. Na każdy rok sobie oczywiście muszę od razu przygotować, bo bez niego nie ruszam. To dużo mi dawało i widziałam, że konkretnie posuwam się do przodu. Wiedziałam już, na przykład w poniedziałek zaczynam od... Robię polski, robię na przykład angielski, hiszpański i jakiś tam jeszcze przedmiot sobie wybieram. Na następny dzień zapisuję sobie, że robię te pozostałe i potem z powrotem tamte i tak partiami szłam do przodu. Nie róbcie czegoś takiego, że to też zależy od klas. Jeśli macie, załóżmy, 6 tylko przedmiotów, to dacie radę, myślę, w jeden dzień zrobić wszystkie po jednym temacie, bądź no jakoś tak. Jeśli jesteście już w liceum, to nie róbcie czegoś takiego, że rzeźbicie kilka przedmiotów w jeden dzień, wszystkie znaczy przedmioty w jeden dzień, bo to zostaną one zrobione po prostu po macoszemu i wyjdzie to niedobrze. Musicie się skupić, musicie się zająć przykładowo 3, następny dzień również 3 bądź 4, nie wiem, jeśli jest trudniejszy. Na przykład jak robiłam matmę, to czasem zajmowałam się tylko matmą w jeden dzień, potem robiłam tematy z innych przedmiotów. Musicie to zobaczyć właśnie, jak to u Was wygląda, bo na przykład jeśli matma nie sprawia Wam problemów, musicie dłużej posiedzieć nad polskim, to robicie sobie dzień polskiego i tak dalej. Od czego zacząć? Jeszcze było w tym pytaniu. Od czego zacząć? No to właśnie to jest, myślę, bardzo indywidualna sprawa, ale mogę powiedzieć, że pamiętajcie, żeby od września zaczynać polski i matmę, bo to wiadomo, jest tego najwięcej i do tego trzeba się najbardziej przyłożyć, przynajmniej tak u mnie to najlepiej wychodziło, jak zaczynałam to od początku, bo kiedyś nie zrobiłam i matmę zostawiłam sobie chyba od stycznia i potem tak musiałam się spieszyć niepotrzebnie, a mogłam sobie robić po temacie od początku. Powiem Wam jeszcze, że ja jak sobie grupowałam przedmioty, kiedy będę co zdawać, na przykład WOK, EDB na początku liceum i kilka innych przedmiotów angielskich i tak dalej, zdawałam sobie już w listopadzie pod koniec, potem sobie zostawiałam na luty bądź styczeń, nie, luty, przełom lutego i marca, zostawiałam sobie inne kilka innych przedmiotów i najtrudniejszy na koniec, zazwyczaj tak sobie zostawiałam, tak grupowałam przedmioty i te takie nie wiem, czy mogę powiedzieć najmniej ważne, ale takie przedmioty jak właśnie EDB albo WOS albo albo WOK, wiedzę o kulturze, na początek sobie zdawałam, przerobiłam to i zdawałam, żeby móc poświęcić się polskiemu, żebym mogła zająć się polskim, właśnie matmą i angielskim językami, hiszpańskim też zdecydowanie. Także takie łatwiejsze przedmioty możecie sobie na początku zrobić i zdać od razu. Od którego przedmiotu zacząć, to w sumie już w tej odpowiedzi zawarłam odpowiedź również na to pytanie. Także dziękuję Wam za obejrzenie mojego odcinka. Mam nadzieję, że coś Wam rozjaśniłam, że nie macie już wątpliwości. Jeśli macie, to dalej do mnie piszcie. Dużo osób właśnie do mnie pisze. Cieszę się, że piszecie, że już się bardziej orientujecie, że już mniej więcej wiecie, jak to wygląda, wiecie, o co chodzi. Jestem zadowolona, że mogę Wam pomóc. Właśnie, więc macie jakieś wątpliwości, jakieś pytania, piszecie do mnie na prywatnie bądź w komentarzu, jak Wam wygodniej, jak wolicie. Zapraszam Was na mój Instagram do zasubskrybowania kanału,
do zostawienia łapki w górę i komentarza. Także jeszcze raz Wam dziękuję za obejrzenie mojego odcinka. Zapraszam Was jeszcze, przypomniało mi się, na playlistę Edukacja Domowa. Tam macie wszystkie filmy, właśnie materiały na ten temat, o tym systemie edukacji, o tej formie edukacji, może tak lepiej. Także co, widzimy się w kolejnym odcinku, może jeszcze nagram coś o edukacji domowej, jeśli będę wiedziała, czego potrzebujecie. Także no, dziękuję jeszcze raz, pa pa.